Cześć, z tej strony Wiktor. Zapraszam Was na kolejny odcinek w Kobi News, w którym przedstawię Wam skrót najważniejszych wiadomości oraz ciekawostek związanych z klockami konstrukcyjnymi Kobi. Kobi. Buduj historię klocek po klocku. Uwaga! Pamiętajcie, że daty wydania, ilość klocków oraz wygląd zestawów są orientacyjne i mogą one ulec zmianie. Od 13 sierpnia społeczeństwo dzieli się na dwie grupy. Na tych, co już byli i tych, co dopiero będą w Nowym Muzeum Wojska Polskiego. Bowiem właśnie 13 sierpnia miało miejsce huczne otwarcie nowego gmachu Muzeum Wojska Polskiego na warszawskiej Cytadeli. Oczarowani wyglądem gmachu, jak i ekspozycji, wciąż jesteśmy pod ogromnym wrażeniem. Zarówno moje słowa, jak i zdjęcia nie mają na celu i nie chcą przedstawić Wam tego niesamowitego miejsca. Muzeum trzeba odwiedzić i obejrzeć na własne oczy. Otwarcie nowego gmachu uświetniła obecność wielu rekonstruktorów ze wszystkich okresów historii polskiego oręża. Od wojów Mieszka I, poprzez rycerzy Władysława Jagieły i czwartaków z Powstania Listopadowego, aż po obrońców Rzeczypospolitej z września 1939 roku i bohaterów spod Monte Cassino. Nie mogło też zabraknąć nas, rekinów marketingu. Naszą wesołą, jakże liczną gromadkę mogliście znaleźć w dwóch miejscach. W gmachu muzeum oraz na jego tyłach, naprzeciw stoisk rekonstruktorskich. Wewnątrz muzeum, pośród historycznych eksponatów, znalazła się ekspozycja naszych modeli i mozaik. Przedstawiliśmy Wam kilka ważnych dla polskiego oręża i historii postaci, między innymi generała Józefa Hallera czy prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego. Z okazji tak uroczystego i bliskiemu naszych serc święta nie mogło zabraknąć polskich modeli. Co więcej, ogromny nacisk kładliśmy na ekspozycję modeli wydanych przy współpracy z nowo otwierającym się muzeum. W naszym namiocie, gdzie prowadziliśmy sprzedaż, największym zainteresowaniem cieszyły się właśnie IU-2, MiG-29 oraz Renault FT, wydane razem z Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Nie kryjemy, że jesteśmy bardzo dumni z tej współpracy. Pogoda była naszym sprzymierzeńcem. Bezchmurne i słoneczne niebo napawało wszystkich bezgranicznym optymizmem. Dlatego też nie zabrakło chętnych do wzięcia udziału w historycznym dla polskiego muzealnictwa momencie. Frekwencja była oszałamiająca. W serdecznym pozdrowieniu życzę muzeum i całej jego załodze wszystkiego dobrego, licząc na dalszą, owocną współpracę. Już niedługo do sprzedaży trafi 16 wzorów breloków Kobi z figurką. Wśród nich możecie znaleźć wiele interesujących postaci, w tym żołnierzy niemieckich, amerykańskich, japońskich, brytyjskich, a także francuskiego żandarma i Polaków. I to nie byle jakich. Dwie z trzech figurek inspirowane są postaciami historycznymi, takimi jak major Henryk Dobrzański, który po polskiej kapitulacji nie złożył broni, oraz Jan Zumbach, pilot as myśliwski walczący w zasłużonym dywizjonie 303. Planowana cena jednego breloka to 20 zł. Co wolisz zbudować? Najpopularniejsze niemieckie działo szturmowe Stuk 3 czy straszliwy miotacz płomieni? To jest Twoja decyzja. My dostarczymy klocki i instrukcje budowy. Klockowy model Stuk 3 i Flampanzer zostały opracowane w pasującej do figurek skali 1:35 przy wykorzystaniu ponad 500 elementów. Model ma około 21 cm długości i kolorystykę nawiązującą do działań w okresie zimowym. W modelu znajduje się klapa serwisowa z klockowym silnikiem. Dzięki działającej trakcji gąsienicowej możesz poruszać modelem. W zestawie zastosowano wysokiej jakości trwałe nadruki. W komplecie znajduje się atrakcyjna figurka czołgisty, tabliczka z nazwą oraz klocki niezbędne do budowy wybranej wersji pojazdu. Zestaw zapewnia ekscytującą budowę i idealnie uzupełnia kolekcję pojazdów wydawanych w skali 1:35 oraz tych walczących na froncie wschodnim. Zestaw, z którego jesteśmy wyjątkowo dumni, niesie ze sobą ogromny ładunek pasjonującej historii i ciężkiej pracy zwieńczonej spektakularnym efektem.
W Polsce znajduje się tylko jeden sztuk 3 AUS G w doskonałym stanie i gotowości do jazdy. To właśnie wrak tego pojazdu o numerze bocznym 321 został doprowadzony do stanu idealnego przez zespół popularyzatorów historii z Tank Hunter Team. W porozumieniu z ekipą Tank Hunter przygotowaliśmy klockową wersję tej wspaniałej maszyny. To wyjątkowe wydanie Executive Edition zawiera osłony boczne Schützen, które możesz opcjonalnie zamontować na swoim modelu. W pudełku znajdziesz również dwie wyjątkowe figurki. Mateusz Delling i Przemek Budzich to twórcy kanału Tank Hunter. Oryginalny pojazd można podziwiać w Muzeum Pancernym w Kłaninie. Sturmgeschütz 3 AUS G został opracowany w skali 1:35 pasującej do figurek i składa się z 598 elementów. Po zbudowaniu model ma 21 cm długości, piękny trójkolorowy kamuflaż nawiązujący do ostatnich lat wojny. W modelu znajduje się klapa serwisowa z klockowym silnikiem oraz dostęp do włazu. Dzięki działającej trakcji gąsienicowej możesz poruszać swoim modelem. W zestawie zastosowano wysokiej jakości trwałe nadruki. W komplecie znajduje się czarna tabliczka z nazwą pojazdu oraz klocki niezbędne do budowy dodatkowych osłon bocznych. Zestaw zapewnia ekscytującą budowę i idealnie uzupełnia kolekcję drugowojennych pojazdów wydawanych w skali 1:35. To kolejny pokaz możliwości wysokiej jakości modelarstwa klockowego. Francuskie działo przeciwlotnicze z okresu II wojny światowej przygotowaliśmy we współpracy z Musée Dunkirk 1940, które opowiada przejmującą historię obrony Dunkierki i operacji Dynamo z przełomu maja i czerwca 1940 roku. Były to wydarzenia mające ogromny wpływ na przebieg działań wojennych, a pamięć o nich jest wciąż żywa nie tylko za sprawą muzeum, podręczników do historii, ale również głośnej ekranizacji filmowej. Zestaw Canonde 90 mm model 1939 został starannie opracowany w skali 1:35 i składa się z 217 elementów. Po zbudowaniu armata ma 23 cm długości i 14 cm wysokości. Konstrukcja zawiera elementy ruchome, takie jak podpory i lufa działa oraz wysokiej jakości nadruki. W komplecie znajduje się również figurka francuskiego artylerzysty w umundurowaniu z 1940 roku oraz tabliczka z nazwą zestawu. Odwiedzając Musée Dunkirk 1940, przekonaj się na własne oczy, jak dokładny jest nasz model. Licencyjny samolot Boeing B-17 Latająca Forteca to legendarny amerykański ciężki bombowiec, który zbudujesz z klocków konstrukcyjnych Kobe. Historyczny, potężny samolot o nazwie własnej Mary Alice został starannie zaprojektowany w skali 1:48 przy wykorzystaniu ponad 1200 elementów. W zestawie zastosowano tylko i wyłącznie trwałe nadruki. Samolot ma 49 cm długości i aż 66 cm rozpiętości skrzydeł. Po zbudowaniu stanie się jednym z największych eksponatów w Twojej klockowej kolekcji. Dołączone do zestawu dwie figurki pilotów zawierają bardzo ciekawe nadruki. Zestaw oferuje ruchome elementy takie jak koła, składane podwozie, śmigła, lotki i zamykane luki bombowe. Do zestawu dołączona jest tabliczka zawierająca nazwę modelu. Dzięki intuicyjnej instrukcji opartej na czytelnych ikonach budowa jest bardzo prosta. Samolot to pozycja obowiązkowa dla wszystkich entuzjastów historii, lotnictwa, militariów i techniki wojskowej. Memphis Belle to jedna z najbardziej znanych latających fortec B-17, używanych przez United States Army Air Force podczas II wojny światowej. Samolot zdobył popularność dzięki swojej udanej serii 25 misji bombowych nad Europą. O jego losach opowiada również znakomity film wojenny. Realistyczny klockowy model w wydaniu Executive Edition zawiera schemat malowania oraz oznaczenia historycznej maszyny i składa się z ponad 1300 elementów. Ten imponujący model po zbudowaniu ma aż 66 cm rozpiętości skrzydeł. Po zbudowaniu stanie się jednym z największych eksponatów w Twojej klockowej kolekcji. Oglądając niesamowite detale,
i podziwiając ilość uzbrojenia, bardzo szybko przekonasz się, dlaczego ten samolot nazywano latającą fortecą. Dołączone do zestawu dwie figurki pilotów zawierają bardzo ciekawe nadruki. Zestaw oferuje ruchome elementy, takie jak koła, składane podwozie, śmigła, lotki i zamykane luki bombowe. Do zestawu dołączona jest specjalna klockowa podstawka ekspozycyjna zawierająca czarną tabliczkę z nazwą historycznego samolotu. Ogromna ilość elementów zapewnia wiele godzin ekscytującej budowy. Zestaw został w całości wyprodukowany w Polsce na terenie Unii Europejskiej. Już w najbliższy weekend, w dniach od 19 do 20 sierpnia, odbędą się Dni Twierdzy Modlin. W naszych mediach społecznościowych wkrótce znajdziecie szczegółowe informacje na temat atrakcji, które z tej okazji dla Was przygotowaliśmy. W Kobe Hobby Center trwa ożywiona budowa diorem kolejowych. Jedną z prac, nad którą pracuję ja, jest stacja PKP Warszawa Olszynka Grochowska z lat swojej świetności. Finalnie przy jej peronie ma stanąć pewna bardzo charakterystyczna i wręcz legendarna maszyna, jeżdżąca po polskich szlakach już ponad 60 lat. Poza mną moi koledzy pracują nad innymi, równie imponującymi dioramami, które wkrótce będziecie mogli zobaczyć na żywo. Jak na początku każdego tygodnia w warszawskim Kobe Hobby Center, znajdującym się na ulicy Szaserów 105A, zaktualizowaliśmy nasz rozkład jazdy na następny tydzień. Nasze wydarzenia, takie jak warsztaty z budowy dioram, projektowania gier planszowych z klocków czy animacji, cieszą się dużym zainteresowaniem. Zwłaszcza te ostatnie, prowadzone przez mojego przyjaciela Olka, zdaniem wielu stałych bywalców, w naszym sklepie są najlepsze. Oprócz warsztatów odbywają się gry bitewne, a sam w ostatnich dniach miałem przyjemność poprowadzić pogadankę dotyczącą przyszłości serii kolejowej w Kobe. Wszystkim prowadzącym wydarzenia gratuluję i życzę dalszego zapału, a wszystkich Was zapraszam do Kobe Hobby Center. To już wszystko na dziś. Dajcie znać o swoich wrażeniach w komentarzach pod tym filmem. Zapraszam też do śledzenia naszych mediów społecznościowych w serwisie Facebook, Instagram oraz TikTok, gdzie na bieżąco publikowane są nowości oraz ważne informacje. W serwisie Facebook działa nasza strona Kobe Fans, zrzeszająca wszystkich fanów klocków Kobe. Nie zapomnijcie też zostawienia kciuka w górę, subskrypcji, a jeśli chcecie być na bieżąco, również dzwoneczka. Do zobaczenia w następnym Kobe News i pamiętaj, buduj historię, klocek po klocku.